Tam na konferencji Twojego Ruchu ze mną posłanka Anna Grodzka, przewodniczący Janusz Palikot. Ja pozwolę sobie zacząć od małej demonstracji. Taka czarna magia będzie. Jak Państwo widzą, mamy 7 długopisów. Moglibyśmy tymi 7 długopisami obdzielić 7 osób. No ale postanowiliśmy jeden z tych długopisów wyrzucić, rzucić na tacę, nie wiem, zjeść. Zostało 6. Ile osób możemy obdzielić tymi długopisami? 6 osób. Proszę Państwa, ja przepraszam za tę prymitywną wykładnię tego, o czym mówimy, ale na tym to polega. 1/7 mniej miejsc pracy. To proponuje nam Prawo i Sprawiedliwość. 1/7 mniej miejsc pracy w handlu. Na tym polega projekt ograniczenia handlu w niedzielę. Czy to jest propracownicze, czy przeciwpracownicze? Czy to jest prowolnościowe, czy przeciwwolnościowe? No Prawo i Sprawiedliwość zamiast walczyć o nowe miejsca pracy, walczy w ten sposób z miejscami pracy. Oddaję głos, proszę bardzo, najpierw Anna Grodzka, potem Janusz Palikot. Tak, no mamy w tej chwili właśnie taki wniosek, żeby w handlowe niedziele były wolne, żeby nie było handlu w niedzielę, krótko mówiąc. No ale to tak jak słusznie tutaj Andrzej Rozenek zauważył, no oczywiście jest jakieś uderzenie w miejsca pracy, ale co najważniejsze jest jak zwykłą obłudą, która no jak gdyby ciągle z tamtej strony ław sejmowych do nas zagląda, dlatego że powołują się wnioskodawcy na to, że to jest w imię dobra pracowników handlu, sprzedawców, kasjerów, wszystkich tych, którzy tam pracują. No ale zastanówmy się nad tym przez chwilę. Otóż Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. To jest tak, że tylko Rosjanie i obecnie Grecy pracują dłużej niż Polacy. W Polsce pracownicy handlu zarabiają bardzo, bardzo mało. Jak podaje GUS, 1645 zł w 2012 roku była średnia płaca pracowników handlu, a jest ona tak naprawdę jeszcze niższa, dlatego że tam są umowy czasowe, dlatego że tam są też zatrudnienie poprzez agencje pracy tymczasowej i tak dalej. To są realne problemy pracowników handlu, a nie to, czy pracują w niedzielę. Gdyby wnioskodawcy chcieli rzeczywiście ulżyć pracownikom, zaproponowaliby skrócenie minimalnego, nominalnego czasu pracy każdego człowieka. Dziś to jest 40 godzin, 48 godzin maksimum po opłaceniu. Tak powinno być, choć tak nie jest, pracy w godzinach nadliczbowych. A przecież można by było zaproponować, zróbmy 30, prawda? Bo przecież tymi zapracowanymi Polakami nie są tylko pracownicy handlu, zapracowanymi Polakami są wszyscy Polacy. Bardzo wielu pracujących Polaków rzeczywiście pracuje wiele godzin ze wszystkimi innymi koniecznościami, które wiążą się z pracą. No, wynika z tego, że mamy po kilka, 3-4 godziny dziennie czasu do dyspozycji. To nie zawsze w godzinach handlowych. O tym, jak potrzebna jest praca w niedzielę, niech świadczą kolejki przed supermarketami, które właśnie w soboty i niedzielę są najdłuższe. Ja myślę, że tu chodzi o zupełnie coś innego. Zresztą to też pada na sali. Chodzi o to, żeby można się było spotkać w kościele. A tak naprawdę właśnie obłudne jest cała ta argumentacja, która mówi, że mamy no, zadbać o los pracownika. Proszę bardzo, ja jestem jak najbardziej za. Twój ruch jest jak najbardziej za. Złożyliśmy ustawę, która nowelizuje prawo pracy, która będzie rozważana w Sejmie. Ciekawa jestem, w jakim stopniu i w jaki sposób właśnie te osoby, Prawo i Sprawiedliwość poprze te rozwiązania propracownicze, likwidujące umowy śmieciowe, stawiające pracownika na wyższej, mocniejszej pozycji wobec pracodawcy. No i to właśnie tak należy skomentować. Janusz, może tak, ty jeszcze. Proszę Państwa, no oczywiście za Prawem i Sprawiedliwością stoi, jak wiadomo, zawsze Kościół katolicki, stoją biskupi i stoi oczywiście interes, to czego ludzie nie wydadzą na zakupy w supermarketach, to Kościół ma nadzieję, że dorzucą więcej na tacę.
I oczywiście, jak zawsze w tych wszystkich próbach, kiedy Kościół chce zmienić prawo pod własną doktrynę, pod własną wiarę, pod własną ideologię, zawsze jest taka bezradność Kościoła. No, okazuje się, że biskupi i księża nie mogą poprosić ludzi w Kościele, żeby nie chodzili do sklepów na zakupy, przestrzegając w ten sposób zasad wiary. Tylko muszą to wymusić rozwiązaniami prawnymi. Nie są w stanie poprosić ludzi o nieużywanie środków antykoncepcyjnych. Tylko klauzulą sumienia w aptekach próbują wymusić brak dostępu do tych środków. Nie są w stanie ludzi zmusić do tego, żeby nie dokonywali aborcji, więc wprowadzają przepisy, które za tą aborcję wsadzają do więzienia. I tak jest w każdej sprawie zawsze. Kościół jest słaby, ludzie się nie słuchają biskupów, nasza wiara ma charakter rytualny, to dotyczy pewnego sposobu zachowania się, a nie żadnych realnych wartości. I w związku z tym trzeba wymuszać wszystko literą prawa. I tak jest w tym przypadku tych zwanych wolnych niedziel. No oczywiście ta kolejna próba ideologizacji, mam nadzieję, że się nie uda, że to w Sejmie się nie znajdzie większość, która będzie w stanie to przeprowadzić. Chociaż w tej atmosferze w tej chwili, jakby, że tu nam grozi wojna z Ukrainą, z Rosją, niepokoje, że trzeba się, wszyscy się muszą jednoczyć, nic nie można powiedzieć złego na Kościół, na to, na tamto, bo zaraz po prostu Polska zginie od tego wszystkiego, to nie wiadomo, czy Kościołowi się tego przepchnąć nie uda tym razem. Stąd też bijemy na alarm i prosimy o to, żeby przypominać, że święta niedziela powinna być przywilejem, a nie obowiązkiem. Nie wynikać z litery prawa, tylko z sumienia i z serca tych, którzy chcą się Kościoła słuchać lub nie. To tyle z naszej strony. Proszę bardzo, rozumiem, że są pytania. Ja bym chciała w innym temacie niż konferencja Karolina Serafin, TVP Info. Chodzi o komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej w ciele generała Brosika. Nie wykryto alkoholu i w ogóle w ciałach wszystkich członków załogi. Czy to jakoś zmienia postać rzeczy teraz względem katastrofy smoleńskiej? Ja, po pierwsze, wiarygodność takiego ustalenia po tylu latach, jest chyba mija czwarty rok od tej katastrofy, no jest po prostu trochę śmieszna. No zazwyczaj to się ustala w ciągu dosłownie kilku dni, no góra kilku tygodni. Więc to jest trochę szokujące. Biorąc pod uwagę też liczbę pomyłek, kogo gdzie pochowano i kogo za co wzięto, to też nie daje wiary do końca tym ustaleniom. Ale no, czy byli pijani, czy byli trzeźwi, nie ma znaczenia. Oni byli pijani w inny sposób. Oni byli pijani po prostu tą namiętnością tego sposobu uprawiania polityki, zaszkodzenia próbie wtedy nawiązania stosunków z Putinem i z Rosją putinowską, którą zrobił, przypomnę, Donald Tusk 3-4 dni wcześniej spotkanie w tym samym miejscu z ówczesnym liderem Rosji. I no, to wszystko była intryga partyjna, intryga kampanijna. Nie przestrzegano procedur. Samolot nie powinien wystartować, przypomnę, z Warszawy w tych warunkach. Pilot nie powinien podchodzić do lądowania. Wszystko jedno, czy był trzeźwy, czy był pijany, nie powinien podchodzić do lądowania. I oczywiście władze lotniska nie powinny się zgodzić na próbę lądowania. No, wszystkie te trzy procedury nie zostały przestrzegane, nie były przestrzegane, no i spowodowały tę katastrofę. Czy to dzisiaj zwraca, czy nie zwraca honor, że generał był, czy nie był pijany, trudno powiedzieć. No, wiele wątpliwości co do tego lotu pozostaje, bo jak powtarzam, wszystkie te procedury nie były przestrzegane. Bo wszystko dobre imię generała Błosika zostało naruszone. Czy teraz należą się jego rodzinie przeprosiny i czy to wystarczy? Powtarzam raz jeszcze, jeśli dla kogoś ta sprawa ma tak bardzo osobiste znaczenie, to jestem gotów oczywiście zawsze przeprosić za to. Chociaż ja nie poddaję, nie uznaję tych ustaleń, bo one są po tylu latach, po tym wydarzeniu, że trudno jest po prostu uznać, że to nagle no, znalazły się jakieś materiały, które przesądziły tyle lat po to ustalenie. Szkoda też, że prokuratura nie tłumaczy, dlaczego dopiero po 4 latach, a nie po 4 dniach czy 4 tygodniach ustaliła to, co ustaliła. Agnieszka Rudzińska, Polskie Radio. Ja chciałam zapytać o dzisiejszy szczyt unijny w Brukseli, o to, co się tam ma stać, czyli wprowadzenie sankcji dla Rosji, dla Rosjan, dla oligarchów rosyjskich konkretnie, a jutro podpisanie części tej politycznej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Czy to w jakiś sposób zmienia relacje Unia-Rosja, Unia-Ukraina? Czy to dla kogoś ma tak naprawdę poważne, duże znaczenie?
No, powtarzamy my od dłuższego czasu, że nie ma istotnego znaczenia, dlatego że znaczenie mają poważne związki, a te poważne związki to jest wspólna waluta i apelujemy po raz kolejny, żeby Polska przystąpiła w trybie pilnym do wprowadzenia euro. To nas bardziej uchroni niż cokolwiek innego. To jest oczywiście związanie się gospodarki, w tym przypadku ukraińskiej, z Zachodem, na co potrzeba kilku lat, żeby ona się przestawiła. Ja bym bardziej oczekiwał dzisiaj pewnego rodzaju nowego planu Marshalla dla tej Europy, do której zaliczam też Ukrainę, czyli dla Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy i tych krajów, bo my jako Polska podniesiemy największe konsekwencje gospodarcze sankcji wobec Rosji i w drugą stronę. My też poniesiemy największe konsekwencje gospodarcze, jeśli chodzi o napływ ludności z Ukrainy w przypadku narastania tam konfliktu. I też doskonale wiemy, że Ukraina sama bez tego typu zastrzyka finansowego nie przestawi swojej gospodarki w krótkim czasie na obroty z Unią Europejską. Dopiero to daje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Ale mimo tego, że te warunki są, te działania są niewystarczające, mają charakter symboliczny, to oczywiście lepiej to niż nic. No zawsze to minimalnie zwiększa takie pole politycznych różnych zachowań. I oczywiście co do zasady, my to mimo wszystko popieramy, choć nam się to wydaje bardziej teatr pozorów niż prawdziwy teatr wojenny, czyli prawdziwe działania przeciwko Rosji. To nie są. Czy pana zdaniem to w jakiś sposób wpłynie na działania Putina i ewentualnie dalsze tak odkrajanie po kawałku tej Ukrainy, jeżeli do czegoś takiego w ogóle miałoby dojść, bo ostatnio raczej Władimir Putin wyglądał raczej na rozbawionego tym straszeniem przez Unię, że tu jakieś sankcje będą, że my tu razem, że my nie pozwolimy. No, widać wyraźnie, że nie, że to nie będzie miało żadnego wpływu. Ja powiem, ja dzisiaj nie widzę żadnego powodu, żeby nie rozważać poważnie scenariusza, w którym Putin na przykład przejmuje część Białorusi i Litwy, żeby mieć dostęp do Królewca, czyli Kaliningradu. Dlaczego nie? Kto mu zabroni? Co państwo myślicie, że będzie wojna, że Amerykanie wypowiedzą wojnę, bo Putin zabrał kawałek Białorusi czy Litwy? Nie będzie żadnej wojny. Oczywiście być może Polska jest w odrobinę lepszej sytuacji, dlatego że ma bardzo dużą wymianę handlową i istotną dla wielu gospodarek europejskich, w tym też niemieckiej. I to byłby prawdziwy cios gospodarczy. Ale do pewnego momentu to się wszystko da przecież zrównoważyć finansowo. My wyraźnie dzisiaj widzimy, że cała tak zwana nasza polityka jagiellońska, czy bardziej retoryka jagiellońska, ona się rzeczywiście skończyła. Że w ogóle nie miała sensu, bo za tym nie szły żadne realne działania. Polska nie była w stanie zaoferować Ukrainie nic naprawdę poważnego przez te wszystkie lata, a tworzyła pewne gesty polityczne, które nie miały, jak się okazuje, żadnego realnego znaczenia, jak przyszło co do czego. I dlatego dzisiaj, niezależnie od tego, że oczywiście ze względu na interes państwa my popieramy działania rządu, takie czy inne, uważam, że się powinna odbyć zasadnicza dyskusja w Polsce z udziałem mediów na temat absolutnie nowej strategii rozwoju naszego państwa w kolejnych latach. My powinniśmy za wszelką cenę próbować wydostać w tej chwili właśnie od Zachodu i od Waszyngtonu dla tych wszystkich krajów, o których tu mówiłem, dodatkowe pieniądze, po pierwsze, żeby się energetycznie uniezależnić, żeby postawić na odnawialne źródła energii, żeby zmodyfikować te przestarzałe linie energetyczne, żeby wygenerować odpowiednią liczbę miejsc pracy i żeby przestawić gospodarkę ukraińską na obroty z Zachodem. To są realne działania. Cała reszta to jest pic i fotomontaż. Tomasz Grzelewski, Telewizja Supertacja. Skoro zmieniamy tematy, to ja również pozwolę się zapytać w innym temacie. Jak pan, jako szef klubu, widzi możliwość rozwiązania problemu, tak mówiąc oględnie, tej akcji protestacyjnej, która jest prowadzona od wczoraj tu w Sejmie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Czy pan ma jakiś pomysł? Znaczy, sprawa jest dosyć prosta. To nie jest duże środowisko. I to nie są wielkie pieniądze dla budżetu. No właśnie. Nie stać nas na to, żeby tym ludziom, którzy dostają śmieszne 600 zł na zajmowanie się osobami ciężko chorymi, które wymagają po prostu znacznie większych nakładów, a pakujemy się po prostu w zbrojenia naszej armii, które też nic nie dadzą. Bo co z tego, że będziemy mieli zamiast 120 działających nowoczesnych czołgów 260, jak Rosja będzie miała ich 10 czy 20 razy tyle. Tak jak dzisiaj. Te proporcje się nie zmienią, czy się zmienią się w minimalny sposób. Więc postawienie dzisiaj na to, że my wydamy 130 miliardów na armię, nic kompletnie nie da. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na przemysł, ewentualnie pomoc tego typu rodzinom. Ja po prostu nie widzę żadnego innego rozwiązania niż takie właśnie, że kosztem niektórych nieuzasadnionych wydatków powinniśmy zwiększyć pomoc społeczną w tym zakresie. My się tą sprawą zajmujemy, my wnioskujemy, apelujemy, zabieramy głos na posiedzeniach Sejmu. No, oczywiście zarząd tej decyzji nie podejmiemy. Ja tytułem uzupełnienia sobie pozwolę. Dzisiaj troje naszych członków komisji
Polityki Społecznej zawnioskowało o nadzwyczajne posiedzenie tej komisji celem przedstawienia stanowiska komisji w sprawie właśnie tego protestu. Oraz chcę też przypomnieć Państwu, że mamy w Sejmie dwóch posłów niepełnosprawnych. Każdy z nich dodatkowo otrzymuje 6 tysięcy złotych na tak zwanego asystenta, który się tym posłem zajmuje. I to pokazuje skalę obłudy, że w przypadku wybrańców narodu jest to 6 tysięcy na obsługę niepełnosprawnego dorosłego posła, a w przypadku niepełnosprawnych dzieci państwo łaskawie daje w sumie ze wszystkimi dodatkami 850 zł. Tak być nie może i oczywiście zgadzam się tu z przewodniczącym, że jedyne rozwiązanie to jest po prostu znacząco podnieść to uposażenie i zaliczyć to do okresu składkowego, tak żeby każda z tych matek, które się zajmują dziećmi niepełnosprawnymi, miała to wliczone jako okres pracy. Co to znaczy to minimum, o którym mówimy? No to powinna być wysokość mniej więcej pensji minimalnej, co najmniej lub większe pieniądze. Tak? Jeszcze Anna Grodzka chciała coś powiedzieć. Tak, ja chcę tylko jeszcze dodać, że kiedyś Izabela Jaruga-Nowacka, która zginęła w tym fatalnej katastrofie, powiedziała, że Polska nie jest tak biednym krajem, żeby nie stać nas było na to, żeby wyżywić dzieci, które są głodne. Tutaj to mamy właśnie do czynienia z taką biedą, z którą musimy sobie umieć poradzić. Dzisiaj naszą kandydatką do Europarlamentu, jedynką z województwa lubelskiego okręgu jest Barbara Nowacka, córka Jarugi Nowackiej. Myślę, że to też jest symbol podejścia twojego ruchu do właśnie spraw biedy i spraw, no, które wymagają naprawdę szybkich interwencji i ostrych działań całego społeczeństwa, żebyśmy mogli nazwać się cywilizowanym społeczeństwem. Dziękuję.